Tu w inkubatorze otworzyłem z nią pokrywę. Tani inkubator, ale wypraktykowany już na bażantach, na kurczakach. Między innymi te właśnie wszystkie kurczaczki. W ramach testu inkubatora były klute w nim. Bardzo dobrze trzyma parametry, czyli temperaturę. Mierzę podwójnymi przyrządami. Teraz spadła, bo jest otwarty, ale utrzymuje 37,8 stopnia, wilgotność na poziomie 55%. No ale na czas klucia tu się wlewa wodę w taki drugi kanał, ponieważ wilgotność powinna być większa, około 65-70 nawet procent. Wtedy skorupa robi się miękka i bocian może się wykluć. Czy też inny ptak, niekoniecznie bocian. Tu mamy to jajko z borowej, które słabo widać, bo jest tu ciemno, ale jest już tu pęknięte, nadklute. Czuję w ręku, jak mały pisklak stuka wewnątrz. Nie będziemy mu pomagać, tylko zwiększymy po prostu wilgotność w inkubatorze i jutro na 99% będzie już z tego jajka pisklak. Pomoc w kluciu jest niewskazana, ponieważ w procesie klucia bocian wchłania woreczek. Pisklak, nie bocian. Każdego gatunku ptaka wchłania woreczek żółtkowy z substancjami zapasowymi. No i ten proces jest czasochłonny, więc wchłania go przez kilka godzin. A jeżeli pomożemy mu się wykluć za szybko, wtedy może nie wchłonąć tego woreczka i nie przeżyć po prostu. Także kolejny filmik jutro. Mam nadzieję, że rano może jeszcze nie będzie wykluty, ale będzie już duża dziurka w jajku, a po południu będzie już pisklak. O, dzisiaj już zgodnie z przewidywaniami jest dziurka w jajku. I już bocianek wystawia dziobek. Wilgotność jest właściwa. Oj, niech to jajeczko sobie tu leży, drugi. I zgodnie z wcześniejszymi przewidywaniami mamy godzinę 16. 17 dochodzi chyba. I bez żadnej pomocy niosę tu do światła, bo mam ciemno w piwnicy. Stoi ten inkubator. Mamy tu pisklaczka. Tu będzie widać na brzuchu ślad po woreczku żółtkowym, który ładnie się wchłonął. Tam są substancje zapasowe, dzięki którym on dobę może żyć bez jedzenia. Zaraz go włożę z powrotem do inkubatora, żeby wysechł. Tak jak mówiłem, już bez żadnej pomocy z zewnątrz, wbrew temu, co pewien znany doktor, lekarz weterynarii, ostatnio mówił, widziałem na Facebooku, że bocianek ma za miękki dziób i on to jajko rozłupywał i pomagał w kluciu z pewnego ośrodka niegdyś renomowanego. Dziób owszem jest miękki, ale na górnej połowie dzioba, jak się przyjrzymy, wezmę tu do światła, jest taki ząbek, widać go dokładnie tu. Bardzo ostry i bardzo twardy. Tym ząbkiem pisklak, czy bociana, czy innego gatunku ptaka, tnie skorupę, która pod wpływem zwiększonej wilgotności jest miękka. Tnie skorupę, ten ząbek za 2 dni odpadnie. Także sprawą kluczową w kluciu piskląt jest nie twardość dzioba, a wilgotność powietrza. Jeżeli powietrze jest wystarczająco wilgotne, skorupa jest odpowiednio zmiękczona, to on doskonale tym ząbkiem sobie poradzi przy wychodzeniu z jajka. Gdyby było tak, że miękkim dziobkiem pisklęta nie mogą się wykluć, no to siłą rzeczy ptaki dawno temu by wyginęły, bo nie mogłyby się kluć, wychodzić z jajek.
A przecież tak nie jest. Klują się w gniazdach bez ludzkiej ingerencji. Tak jak ten właśnie się tu wykluł. Wkładamy go tu na kilka godzin z powrotem do urządzenia. Jemu pokarm na razie ani woda nie jest potrzebna. Potrzebna mu jest temperatura, duża wilgotność i pierwsze karmienie gdzieś za może za 4 godziny, za 5. Teraz jadę do Radomia, nakarmię go, jak wrócę. Będzie już wtedy miał wyschnięty pół, będzie puszysty, ładny.